Słowo Boże na dziś, piątek 22 listopada 2024 roku. Wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzecze mi: weź i połknij ją, a napełni wnętrzności Twego ryczą, lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód. Gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 119. Nad miód są słodsze Twoje przykazania. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje ustawy. Nad miód są słodsze Twoje przykazania. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich. Nad miód są słodsze Twoje przykazania. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Nad miód są słodsze Twoje przykazania. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. –